jeszcze Rafał. Nie, to po prostu wstyd. Wstyd przed wszystkimi. Powiedz mi, co się dzieje? Ja Damian, nie, Damian, nic, ratuj. Nic nie mamy, Damian. Damian, gdzie on jest? Nie mamy, ja nie wiem. Damian. Damian, druhu Damianie. Damian. Proszę, poradź. Nie ma go. Dobra, czekaj, może jest gdzieś. Staszku, Staszku. Człowiek z lasu. Staszku, proszę cię, Staszek. Jak tylko tego nie... jak zwykle. No jak zwykle. O! Ratuj. Druhu Damianie, no ja nie wiem. Ja jak on tego nie powie, to nie zaczniemy. No. Był przed chwilą. Był tu przed chwilą i oczywiście jak zwykle. Jak zwykle. Poszedł gdzieś i go nie ma. No nie tylko, wiem. Tylko on to może zrobić przecież. Tylko druh Staszek może tak zrobić, że nagle jest, a za chwilę go nie ma. Jak my go najbardziej potrzebujemy, to nagle go nie ma. Wszystko zorganizował i nagle pach. Co rok to samo. Druhu. Magiczna nie formuła. Nie można nam tak robić, my tu pełni stresu i pełni strachu. Rozpoczynamy tu hit, a tu proszę. Koncert galowy 16 Festiwalu Piosenki Harcerskiej Turystycznej uważamy za otwarty. Zróbcie hałas! Brawa! Jak widać, harcerskiej i turystycznej piosenki. Witamy was wszystkich bardzo serdecznie. Ja w poszukiwaniu, zgubiłem się troszeczkę w lesie jeszcze, w poszukiwaniu tych ostatnich nagród dla występujących. Dla nagrodzonych, tak. Chcieliśmy serdecznie powitać wszystkich tych, którzy pomogli nam przy zorganizowaniu i podziękować im bardzo, bardzo, bardzo serdecznie za to, że po raz kolejny zgodzili się być naszymi sponsorami przy organizacji takiej imprezy. Sponsorzy będą wymieniani oczywiście tutaj z listy, więc nie będę zabierał roli konferansjerom. Natomiast ja chciałem jeszcze bardzo serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy przyjechali tutaj po to, żeby się bawić, po to, żeby śpiewać. Było to widać i w szkole, i dzisiaj na przesłuchaniach. W końcu zaczęła ta scena być, nie była taka żyć, nie była taka statyczna. Świetna zabawa tutaj pod sceną i tych ludzi, którzy występowali na scenie. Naprawdę bardzo, bardzo wam dziękuję za to. I życzę udanej imprezy. Kończ, kończ, bo to my tutaj mamy płacone od liczby wypowiedzianych słów, więc nie zabieraj nam kwestii. Drodzy, zaczynamy. Druhna Katarzyna Puszta. Oraz druh Rafał Pajączek. Witamy was jak co roku na naszym festiwalu. Druh komendant powitał was tutaj oficjalnie. My witamy was wszystkich zgromadzonych tutaj w sali Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie oraz wszystkich tych, którzy oglądają nas przez internet dzięki transmisji tworzonej przez kupiec ZHP Mielec. Pozdrawiamy was bardzo gorąco i machamy do was gdziekolwiek jesteście w Polsce i na świecie. Zróbcie hałas, żeby nas usłyszeli na całym świecie, gdzie nas oglądają. Drodzy państwo, jesteśmy tutaj oczywiście dzięki wielu osobom, których pragniemy właśnie wymienić. Między innymi dzięki panu dyrektorowi Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie, gdzie tutaj właśnie odbywały się przesłuchania przed południem oraz teraz ogromne brawa oczywiście tej bardziej dla pana dyrektora Bogdana Rupa. Tych gości jest oczywiście więcej, zaraz Katarzyna będzie ich witać osobiście, a ja spróbuję was trochę aktywizować. Po każdym wyczytanym nazwisku dwa razy klaszczemy, przy czym po jednej osobie klaszczemy, po drugiej tupiemy. No to jedziemy, zobaczymy jak to wyjdzie. Witamy serdecznie komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku, pana Jacka Grzybnę, wójta gminy Kuryłówka, podharcmistrz Agnieszkę Dyszyńską, dyrektora Szkoły Podstawowej w Kuryłówce, panią Janinę Paja oraz Stanisława Chmurę, kierownika obrony cywilnej w Leżajsku. No i elegancko to idzie. Za chwilę już nie będzie potrzebne, żeby was prowadził, będziecie to robić razem. Przypomnijmy tylko, że organizatorem festiwalu jest oczywiście Komenda Chówca ZHP w Leżajsku na czele z komendantem harcmistrzem Stanisławem Garbackim, który do was tutaj przed chwilą przemawiał, a współorganizatorami są miasto i gmina Nowa Sarzyna, Ośrodek Kultury w Nowej Sarzynie oraz Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku.
Gromkie brawa oczywiście. Nie byłoby nas tutaj oczywiście bez naszych kochanych i wspierających nas jak co roku sponsorów, a są to... I teraz jedziemy. Dwa klaśnięcia, dwa tupnięcia. Elektrociepłownia Nowa Sarzyna. Drukarnia MK Mirosław Kosowski. Firma usługowo-handlowa FinAS Robert Kwara. Warsztaty terapii zajęciowej w Leżańsku. Centrum Bankietowo-Hotelowe Perła. Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Paul. Sklep muzyczny Akord Mieczysław Sulikowski. Metaloplastyka JNT Brama Ogrodzenia Balustrady. Progres Sal Czesław Tworek. Powiat Leżańsk. Miasto Leżajsk. Lobo, hurtownia owocowo-warzywna. GS Grodzisko Dolne. Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Leżajsk. Masarnia Osip, Zygmunt i Kamil Osip. Przetwórstwo mięsa, Eugeniusz Borkowski. Ogólnopolski dystrybutor mrożonej żywności i lodów REN, oddział Stalowa Wola. A swoją pomocą służą nam także Dom Dziecka w Nowej Sarzynie. A zdjęcia nam tutaj robi pan Grzegorz Szklany. No dobrze, słuchajcie, mamy oficjalną część za sobą. Wiemy już wszyscy, dzięki komu możemy tutaj być, więc przejdźmy teraz do tego, co najważniejsze i do tego, po co się tutaj zgromadziliśmy. Kasia, opowiedz, co tu się działo od rana. Opowiem tutaj, co się działo od godziny 9 rano. Oczywiście, jak zwykle, jak co roku odbyły się tutaj przesłuchania. Przesłuchania zespołów oraz solistów. W tym roku było 6 solistów oraz 18 zespołów. A oczywiście, jak co roku, wysłuchać ich musiało nasze szanowne grono jury w składzie. Bogdan Rup, dyrektor Ośrodka Kultury w Nowej Sarzynie. Jolanta Korasadowicz, pedagog. Harcmistrz Krzysztof Gajewski, muzyk. Pani Agnieszka Ruszak, wokalistka. Oraz podharcmistrz Eugeniusz Kwieciński, instruktor ZHP. Drodzy, 24 wykonawców, 18 zespołów, 6 solistów, tak jak już wspomniała Katarzyna, jury postanowiło przyznać 3 nagrody w kategorii zespołów, 3 nagrody w kategorii solo, 1 nagrodę Grand Prix oraz 3 wyróżnienia dla zespołów i 2 dla kategorii solo. I od tych właśnie ostatnich zaczniemy na sam początek. Zaczniemy tak, jak druh Rafał mówił, od wyróżnień w kategorii zespołowej. Zapraszamy na scenę po odbiór dyplomu zespół na 5 sylab. Skup Kamielec, oczywiście. Wielkie brawa. Drugie wyróżnienie wędruje do zespołu Pałka się przekła, Skupca Jarosław. Kategorii zespołowej wędrują do zespołu Szuwarki Latarki z Chówca Leżajsk. Zapraszamy przedstawicieli tych 3 zespołów po odbiór wyróżnień z rąk ruchu komendanta. Oczywiście pamiątkowe zdjęcia. Zapraszamy fotoreporterów. Zostawmy scenę wykonawcą, my się jeszcze dzisiaj nagadamy. Jak widać, średnia wieku, może nie średnia, ale mediana, od najmniejszych do najstarszych i to jest piękne w harcerstwie. Zespół na 5 sylab, Kupiec Mielec, Pałka się przegła Jarosław oraz Szuwarki i Latarki z Leżańska. Serdecznie gratulujemy, dziękujemy, że jesteście z nami. Pamiątkowe zdjęcie, tak jest. Pan Grzegorz tutaj czuwa. Druh komendant szybko z tego leśnego przebrania się oficjalnie w klub. Tylko coś mu na brodzie zostało cały czas. Ale taka świąteczna broda. Świąteczna, ale zastanawiam się, czy to nie Grinch czasem, więc co będzie z tymi świętami. To już musimy zapytać drucha. O co tu jak z fasadzie chodzi? Gratulujemy, słuchajcie, dla wszystkich wyróżnionych zespołów. Jeszcze raz aplauz, ale tylko stopami. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy wyróżnionym zespołom. Przechodzimy do solistów, a w zasadzie solistek, bo wszystkie sześć, które dzisiaj pojawiły się na scenie, to solistki.